W tym filmie zrobimy sobie kolejny przykład badania funkcji metodami analitycznymi i rysowania jej wykresu. Czyli zastosujemy wszystkie te narzędzia, które zgromadziliśmy do tej pory: czyli obliczymy pierwszą pochodną, drugą pochodną, znajdziemy punkty krytyczne, minima, maksima, punkty przegięcia, sprawdzimy kiedy funkcja rośnie, kiedy maleje, kiedy jest wypukła, kiedy jest wklęsła. No i na końcu narysujemy w miarę dokładnie wykres funkcji z uwzględnieniem wszystkich tych informacji, które uda nam się wyciągnąć. Ze wzoru tej funkcji. No to jest takie standardowe zadanie. No i zaczynamy od liczenia pochodnej. Obliczymy sobie pochodną tej funkcji. No mamy tutaj funkcję złożoną. Mamy logarytm od jakiegoś wielomianu. No to musimy zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej. Ten wzór mówi nam, że trzeba najpierw obliczyć pochodną funkcji zewnętrznej po jej argumencie. Funkcja zewnętrzna to jest logarytm. Pochodna logarytmu to jest 1 przez argument logarytmu. W tym wypadku tym argumentem jest x do czwartej dodać 27. No razy, dalej wzór na pochodną funkcji złożonej mówi, że trzeba pomnożyć przez pochodną tej funkcji wewnętrznej, tej, która była argumentem logarytmu w tym wypadku. No to pochodna tego to będzie po prostu 4x do trzeciej, dlatego, że to jest funkcja potęgowa, czyli tu mamy wykładnik razy x do wykładnika o 1 mniejszego, taka będzie pochodna, a pochodna tej stałej to jest 0. Jak to pochodna każdej stałej. Można ten wzór jeszcze zapisać w takiej postaci w postaci jednego ułamka. No i mamy pochodną obliczoną. No i po pierwsze, zauważmy, że ta pochodna jest określona na całej prostej rzeczywistej. Tutaj nie ma żadnych punktów, w których pochodna byłaby nieokreślona, a to dlatego, że tutaj mamy x do czwartej w mianowniku czyli tutaj jest parzysty wykładnik, więc. Ta liczba tutaj jest zawsze nieujemna. Do niej dodajemy 27, czyli ten mianownik jest zawsze nie mniejszy niż 27, w szczególności nigdy nie jest równy 0, czyli nie mamy tutaj problemu z dzieleniem przez 0. Czyli możemy tutaj wstawić dowolnego x do tego wzoru i obliczyć wartość tej pochodnej. Czyli widzimy, że ta funkcja jest różniczkowalna na całej prostej rzeczywistej, więc nie mamy tutaj żadnych takich punktów, w których pochodna byłaby nieokreślona. No więc wiemy, że jedyne punkty krytyczne to będą takie, kiedy ta pochodna będzie równa 0. Czyli kiedy będzie spełnione takie równanie. Czasami do punktów krytycznych zalicza się również takie punkty, w których pochodna jest nieokreślona, ale takich tutaj nie mamy. Jedyne punkty krytyczne to będą takie, które wynikną z rozwiązania tego równania. No to rozwiążmy je. Mamy tutaj ułamek. No i taki ułamek jest równy 0 wtedy, kiedy jego licznik jest równy 0. Czyli. Takie mamy równanie. No a kiedy to jest równe 0? No tylko wtedy, kiedy x jest równe 0. Czyli jest tylko jeden taki punkt, gdzie pochodna się zeruje. x równe 0. No i to jest nasz punkt krytyczny. No i to jest punkt, który jest podejrzany o to, że w tym punkcie może być ekstremum, minimum lub maksimum, ale my nie wiemy tego na razie. No bo jak wiecie, pokazywałem Wam takie przykłady. Zdarza się tak, że mamy punkt krytyczny, w którym nie ma ekstremum aby to sprawdzić, no to trzeba zastosować jedno z kryteriów, które poznaliśmy. Na przykład takie, że sprawdzić, czy pochodna w tym punkcie zmienia znak. Drugie kryterium jest takie, żeby sprawdzić znak drugiej pochodnej. No ale tutaj na razie mamy obliczoną pierwszą pochodną, więc spróbujmy sprawdzić, jak zachowuje się pochodna w otoczeniu tego punktu i czy zmienia znak w tym punkcie. Ja sobie lubię zawsze narysować taki schematyczny wykres, gdzie zaznaczam miejsca zerowe i Spróbujemy narysować taki właśnie zgrubny wykres tej pochodnej, tylko tak, żeby uwzględnić, kiedy jest dodatnia, kiedy jest ujemna. No to popatrzmy na ten ułamek. Tak jak mówiłem, mianownik jest zawsze dodatni. No a licznik zeruje się w zerze. No i zauważmy, że jak x jest większy od zera, no to ten licznik jest dodatni. Jak x jest mniejszy od zera, mamy x do trzeciej. Jak liczbę ujemną podnosimy do trzeciej potęgi, no to dostajemy znowu liczbę ujemną. Czyli na lewo od zera. Ta pochodna będzie ujemna, czyli ona będzie zmieniała znak w zerze. No i ona jest określona na całej prostej rzeczywistej, jest ciągła, nie ma żadnych innych miejsc zerowych, czyli po prostu na prawo od zera będzie zawsze dodatnia, a na lewo od zera będzie zawsze ujemna. Żeby nie było wątpliwości, to jest wykres taki schematyczny pochodnej naszej funkcji. No to co nam to mówi? Napiszemy sobie to tutaj może z boku, żeby zapamiętać. Czyli wiemy, że dla xów mniejszych od zera, pochodna jest ujemna. No jak pochodna jest ujemna, no to wiemy, że to oznacza, że funkcja maleje. Czyli funkcja maleje w tym obszarze. No a dla xów większych od zera, pochodna jest dodatnia. No jak pochodna jest dodatnia, to znaczy, że sama funkcja Rośnie. Czyli widzimy, że w tym punkcie x równym 0 będziemy mieli minimum, bo na lewo od tego punktu funkcja maleje, a na prawo od tego punktu funkcja rośnie, czyli tutaj musi być minimum. W tym punkcie mamy minimum. To nam wynika z tej analizy. Sprawdziliśmy, że pochodna zmienia znak w tym punkcie krytycznym. No możemy jeszcze obliczyć wartość funkcji w tym minimum, czyli to będzie. Taki punkt owsłużonych 0. No a jak tutaj wstawimy 0 do tego wzoru, no to będziemy mieli logarytm naturalny z 27. No, możemy obliczyć w przybliżeniu, ile to jest ten logarytm naturalny z 27. Weźmy sobie kalkulator. Czyli 27. Bo potem będziemy rysować wykres, więc dobrze wiedzieć, ile to mniej więcej jest. No to jest mniej więcej 3,3. Tak bym to sobie zaokrąglił. Czyli to jest. 0, a tutaj mamy 3,3. Średnik, żeby nam się nie myliło z przecinkiem dziesiętnym. No dobrze, czyli w takim punkcie mamy minimum naszej funkcji. Tyle wiemy z analizy pierwszej pochodnej. Teraz obliczymy sobie drugą pochodną. Druga pochodna, czyli pochodna pochodnej. No to będzie już troszkę dłuższy rachunek. Bo trzeba liczyć pochodną tego. Mamy tutaj iloraz dwóch funkcji. No to zastosujemy wzór na pochodną ilorazu. Co nam mówi wzór na pochodną ilorazu? Mówi nam, że trzeba najpierw obliczyć pochodną licznika. Może ja po prostu to na razie napiszę bez, bez wykonywania tych różniczkowań, żebyście lepiej rozumieli o co chodzi. No i pomnożyć przez mianownik, czyli x do czwartej dodać 27. Następnie od tego trzeba odjąć iloczyn licznika przez pochodną mianownika. Taki był wzór, który wyprowadzałem, ogólny w jednym z poprzednich filmów na temat obliczenia pochodnych. No i na koniec trzeba podzielić to wszystko przez to, co było w mianowniku, ale do kwadratu. No dobrze, no to tyle nam mówi ogólny wzór na pochodną ilorazu. No, i teraz trzeba wykonać te różniczkowania i uprościć to wyrażenie. No to zrobimy to. Czyli mamy tak. Pochodna 4x do 3 to jest x do 3, czyli 3x kwadrat razy 4 będzie 12x kwadrat i to jest pomnożone przez x do 4, dodać 27. Odjąć 4x do 3, no razy pochodna tego, już raz to liczyliśmy. To będzie po prostu 4x do 3. No mianownik przepiszę bez zmian. No w liczniku muszę wymnożyć. Mianownik się nie będzie zmieniał. Od razu go sobie przepiszę, a tutaj mam tak. 12x kwadrat razy x do 4 to będzie 12x do 6. Potem mamy 12 razy 27. No to nawet. Nie chcę mi się tego wynażać w pamięci. Na razie to tak zostawię. Napiszę że to jest 12 razy 27x kwadrat odjąć 4 razy 4 to jest 16 x do 6, czyli to będzie równe. No mamy 12x do 6, odjąć 16x do 6, czyli to będzie minus 4x do 6. Dodać. 12 razy 27x kwadrat, podzielony ciągle przez ten sam mianownik, x do czwartej dodać 27 do kwadratu. No, mogę tutaj wyciągnąć przed nawias. Mogę przed nawias wyciągnąć 4x kwadrat. To zrobię to. Wyciągnę przed nawias 4x kwadrat. Napiszę to jeszcze w odwrotnej kolejności, żeby ten minus mieć w środku. Jak z tego wyciągnę 4x kwadrat, to zostanie mi 3 razy 27 po prostu. A z tego pierwszego składnika zostanie mi x do czwartej. Tu mam mianownik się nie zmienia, czyli to będzie równe. Teraz już mogę wymnożyć. 3 razy 27 to już umiem pomnożyć w pamięci. Bo to będzie 81. Czyli będzie 81 odjąć x do czwartej. Podzielone przez x do czwartej, dodać 27 i całość do kwadratu. No to to jest moja druga pochodna. Może ja ją przepiszę tutaj, że druga pochodna to jest taki ułamek. 4x kwadrat razy 81 odjąć x do czwartej podzielone przez x do czwartej dodać 27 do kwadratu. No i teraz zajmiemy się tą drugą pochodną. Po co my ją liczyliśmy? No przede wszystkim po to, żeby znaleźć punkty przegięcia, czyli takie punkty, gdzie zmienia się funkcja z wypukłej na wklęsłą. No i żeby w ogóle zobaczyć w których obszarach ta funkcja jest wypukła, kiedy jest wklęsła. No to żeby znaleźć te punkty przegięcia, no to trzeba znaleźć takie punkty, gdzie ta pochodna się zeruje, czyli rozwiązać takie równanie. 4x kwadrat razy 81 odjąć x do czwartej podzielone przez ten mianownik, kiedy to będzie równe 0. No to wiemy, że ułamek jest równy 0 wtedy kiedy jego licznik jest równy 0. Czyli mamy takie równanie, no, i tutaj od razu mamy je zapisane w postaci iloczynu. Więc wiemy, że iloczyn jest równy 0 wtedy, kiedy jeden z tych czynników jest równy 0. Czyli ten czynnik musi być równy 0 lub ten drugi. No to rozwiązanie tego równania jest tylko jedno. To jest wtedy, kiedy x jest równe 0. No a co z tym drugim równaniem? No to drugie równanie możemy sobie tutaj jeszcze poprzekształcać, czyli napisać, że to jest. Że 81 musi być równe x do czwartej. No, czyli da się wyciągnąć pierwiastek z tego. Czyli to jest wtedy, kiedy x kwadrat jest równe 9. No, bo 9 razy 9 to jest 81. Czyli tutaj będą dwa rozwiązania. x równe 3 lub x równe minus 3. Czyli widzimy, że mamy trzy takie punkty, w których druga pochodna się zeruje x równe 0, x równe 3 i x równe minus 3. No i to są takie punkty, które są podejrzane o to, że w tych punktach może być punkt przegięcia. Przypominam, że x równe 0 to już się raz tutaj pojawiło jako punkt krytyczny, jako punkt zerowania się pochodnej, i sprawdziliśmy, że w tym punkcie mamy minimum. No i dobrze, że sprawdziliśmy to, to tamtą metodą, bo gdybyśmy chcieli sprawdzać znak drugiej pochodnej, to ta metoda nic by nam nie dała bo po druga pochodna się zeruje w tym punkcie. Czyli akurat w tym wypadku znak drugiej pochodnej nie rozstrzyga o tym, czy mamy minimum, czy maksimum. Natomiast analiza tego, jak zachowuje się pierwsza pochodna w otoczeniu zera, że zmienia znak, dała nam rozstrzygnięcie i wiemy, że tam mamy minimum. No dobrze, teraz wracając do naszej drugiej pochodnej, spróbujmy teraz znowu narysować taki schematyczny wykres, żeby zobaczyć, czy pochodna zmienia znak w tych punktach. Ta druga pochodna. Czyli to będzie taki schematyczny wykres naszej drugiej pochodnej. No, miejsca zerowe są takie. Jest 0, jest 3 i minus 3. No i zastanówmy się. Zauważmy, że ta pochodna jest ułamkiem, w którym mianownik jest zawsze dodatni. Tutaj mamy kwadrat takiego wyrażenia, które nigdy się nie zeruje, więc znak zależy tylko od znaku licznika. No, i wiemy, kiedy ten licznik się zeruje, no i możemy zapisać ten licznik w trochę innej postaci, ja może tutaj to zrobię, żeby lepiej było widać, jakie są te czynniki, kiedy one zmieniają znak. No więc zauważmy, że 81 minus x do czwartej to możemy zapisać w postaci takiej, że to jest 9 odjąć x kwadrat pomnożone przez 9 plus x kwadrat ze wzoru skróconego mnożenia. No a to z kolei mogę zapisać jako 4x kwadrat. No to się nie rozkłada na czynniki już, bo to jest zawsze dodatnie. Mamy x kwadrat plus jakaś liczba, to jest zawsze dodatnie. A to się rozłoży zgodnie z tym, jak te pierwiastki obliczyliśmy, czyli będziemy mieli 3 odjąć x razy 3 dodać x. No i pomnożone przez ten ostatni czynnik, 9 plus x kwadrat. No i myślę, że teraz będzie dobrze widać. Kiedy te czynniki są dodatni, kiedy są ujemne. No więc, tak, to jest zawsze dodatnie, chyba że jest równe 0 w zerze, ale nigdy nie jest ujemne. To też jest zawsze dodatnie. No, a te, ten czynnik jest dodatni na prawo od minus 3, no i będzie ujemny na lewo od minus 3. No a co z tym czynnikiem? No, ten czynnik będzie dodatni kiedy? No kiedy x -y będą mniejsze od trójki, bo jak będą x -y większe od trójki, to on będzie ujemny. No dobrze, czyli widzimy, że, że na prawo od trójki ten jest dodatni, ten jest ujemny, czyli ta funkcja, ta pochodna tutaj będzie ujemna. No i teraz, jak przejdziemy przez trójkę, to zastanówmy się, czy ta pochodna zmieni znak, ta druga pochodna. No, na lewo od trójki, ale na prawo od zera, to jest cały czas dodatnie. I to też robi się dodatnie, czyli rzeczywiście w trójce zmieni znak ta druga pochodna. Na co będzie w zerze? W zerze ten czynnik się wyzeruje, czyli, czyli ta druga pochodna będzie równa 0, no ale te czynniki nie zmieniają znaku w zerze. Czyli będziemy mieli coś takiego. No i później w minus trójce ten czynnik zmieni znak na przeciwny, a ten nie zmieni znaku. Czyli będziemy mieli coś takiego. Czyli widzimy, że ta druga pochodna tutaj jest ujemna, tutaj jest dodatnia, tutaj znowu jest dodatnia, a tutaj jest ujemna. Czyli widzimy, że w dwóch punktach, o w tych dwóch punktach, mamy punkty przegięcia. Tutaj mamy punkty przegięcia, bo druga pochodna zmienia znak. No, a w tym punkcie nie mamy punktu przegięcia, bo tutaj druga pochodna nie zmienia znaku. No i widzimy też, że tutaj funkcja będzie wklęsła, tu będzie wypukła, tu będzie wypukła, i tutaj będzie wklęsła. No to może nie będę tego już tak szczegółowo wypisywał, jak w przypadku pierwszej pochodnej, no bo teraz sobie zrobimy taką tabelkę. To nie jest konieczne rysowanie tej tabelki, ale ze względów poglądowych, żebyście może lepiej. To sobie wszystko wyobrazili. Ja taką tabelkę tutaj narysuję, gdzie zbiorę jeszcze raz wszystkie te informacje, które do tej pory zgromadziliśmy. Mamy trzy takie punkty, w których coś ciekawego się z funkcją dzieje. To jest będzie jeden z tych punktów, tutaj będzie drugi z tych punktów, tutaj będzie trzeci z tych punktów. No i to są punkty minus 3, 0 i 3. Pomiędzy tymi punktami będziemy mieli. Przedziały. Tutaj przedział od minus nieskończoności do minus trójki. Tutaj będzie przedział od minus trójki do zera. Tutaj przedział od zera do trójki. I przedział od trójki do nieskończoności. No i napiszemy sobie może od końca. Mamy najbliżej najpierw co się dzieje z drugą pochodną. Po kolei w tych punktach i w tych przedziałach. Później zajmiemy się pierwszą pochodną. Jak ja tam miałem kolor. Zielony. Pierwsza pochodna była na zielono, no i funkcja była na żółto. Będziemy teraz uzupełniać tę tabelkę. Czyli tak, wiemy, że druga pochodna zeruje się we wszystkich tych trzech punktach. Tutaj jest 0, tutaj jest 0 i tutaj jest 0. No i określiliśmy, że Tutaj w tym obszarze jest ujemna, tutaj jest dodatnia, tutaj jest dodatnia, tutaj jest ujemna. No dobrze, teraz popatrzmy na naszą pierwszą pochodną. Pierwsza pochodna zerowała się w zerze i na lewo od zera była ujemna, na prawo była dodatnia. Czyli w zerze nasza pierwsza pochodna jest 0. I tutaj na lewo cały czas jest ujemna, a na prawo jest dodatnia. No a co z naszą funkcją w takim razie? Obliczyliśmy już wartość funkcji w zerze, tam gdzie jest to minimum. Tutaj to było obliczone, że wartość funkcji jest mniej więcej 3,3, a dokładnie to jest logarytm z 27 naturalny. Czyli to jest logarytm naturalny z 27, no a mniej to jest mniej więcej 3,3. To obliczmy jeszcze teraz wartość funkcji w minus trójce i w trójce. Nam też się tutaj przyda. Czyli jaka jest wartość funkcji? Minus trójce. Czyli trzeba wziąć logarytm naturalny z 3, minus 3 do 4, dodać 27. To będzie logarytm naturalny z 81 dodać 27. To ile to będzie? To jest logarytm naturalny ze 108. No to zobaczmy na kalkulatorze, ile to mniej więcej będzie. Czyli muszę wziąć 108 logarytm naturalny z tego. No, 4,7 w przybliżeniu. Czyli tutaj będę miał logarytm naturalny ze 108. No a to jest w przybliżeniu 4,7. No, dla trójki będzie to samo, bo tutaj, jak wstawimy trójkę, podniesiemy na czwarty, to będzie to samo, czyli to będzie. Znowu logarytm naturalny ze 108, czyli w przybliżeniu 4,7. No i teraz patrząc na to, kiedy pochodna jest ujemna, a kiedy jest dodatnia, wiemy, kiedy funkcja rośnie, kiedy maleje. No i jak patrzymy na znak drugiej pochodnej, to wiemy, kiedy jest wypukła, kiedy jest wklęsła. No widzimy, że tutaj funkcja jest malejąca i wklęsła. Przypominam, że funkcja wklęsła to jest taka, a funkcja wypukła. To jest taka. Czyli tutaj, jeżeli funkcja ma być malejąca i wklęsła, no to musi wyglądać tak, w tym przedziale. W tym przedziale ma być malejąca, ale wypukła, czyli będzie wyglądać tak. i tutaj mamy punkt przegięcia, zmieni się z wklęsłej na wypukłą. Tutaj jest wypukła i rosnąca, czyli będzie wyglądała tak. No a tutaj jest rosnąca i wklęsła, czyli będzie wyglądała tak. Tutaj rzeczywiście mamy punkt przegięcia. No to teraz możemy wreszcie narysować wykres naszej funkcji. Może troszkę więcej miejsca sobie zrobię. Narysujemy sobie wykres. No, funkcja ma tylko dodatnie wartości, czyli niepotrzebna nam jest ta dolna część osi Y. No i tutaj, jakie mamy te punkty? No, powiedzmy, że mamy 1, 2, 3. Minus 1, minus 2, minus 3. I teraz tutaj będziemy mieli 1, 2, 3, 4, 5. No i te nasze charakterystyczne punkty, no to tak, w zerze mamy minimum, które jest mniej więcej 3,3, ,3, czyli to gdzieś tutaj będzie. No i w 3 i minus 3 mamy wartość 4,7 mniej więcej. Czyli to będzie. 3 4 no gdzieś tutaj będzie, czyli to będzie jakaś taka wartość dla trójki. I podobnie dla minus trójki. No i teraz możemy narysować wykres funkcji. Wiemy, że tutaj funkcja jest wypukła między tymi punktami i osiąga tutaj minimum, czyli wykres będzie wyglądał jakoś tak. No, a w tych punktach mamy punkt przegięcia, czyli tutaj funkcja staje się wklęsła. Czyli będzie wyglądała później jakoś tak. Staje się wklęsła i wykres będzie przebiegał jakoś tak. No więc tyle wiemy z analizy pochodnej i drugiej pochodnej. Znaleźliśmy te punkty charakterystyczne, minimum i dwa punkty przegięcia. No możemy jeszcze teraz sprawdzić, czy to samo byśmy uzyskali na naszym kalkulatorze graficznym. Weźmy sobie kalkulator graficzny. No i teraz wpiszę wzór funkcji do niego i zobaczymy, czy ten wykres będzie wyglądał podobnie. Czyli nasza funkcja to był logarytm naturalny z x do czwartej dodać 27. No i narysujmy sobie. No i rzeczywiście... Wykres wygląda bardzo podobnie do tego, który ja narysowałem, czyli widzimy, że prawdopodobnie dobrze rozwiązaliśmy zadanie. Moim zdaniem, to jest bardzo przyjemna część analizy matematycznej, badanie funkcji, gdzie można właśnie przekonać się, jak użytecznym narzędziem jest różniczkowanie, które pozwala znaleźć wszystkie te charakterystyczne punkty i zidentyfikować, jak ta funkcja się zachowuje, kiedy rośnie, kiedy maleje, kiedy jest wypukła, kiedy jest wklęsła. I na końcu naszkicować w miarę dobrze wykres takiej funkcji bez użycia właśnie kalkulatora graficznego.